W imieniu króla ruszamy na poszukiwanie mięsa. Tam jest wilk. Chodź tu. A! No niesamowite, niczym w Mount and Blade. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hudyfikacje. Dzisiaj przedstawię wam modyfikację Mine and Blade. No nie Mount and Blade, tylko Mine and Blade, czyli taka parodia Minecraftowa Mount and Blade'a. Oczywiście nie w całości. No jak widzicie, wyrzuciłem swój ekwipunek, to znaczy swój mieczyk, ale nic się nie stało. Jak widzicie. Dobra, na początku przedstawię wam system uzbrojenia. Co widzimy na pierwszy rzut oka? Widzimy tutaj trzy pola. Ja sobie odpalę tu menu items, żebyście widzieli. Weźmiemy sobie trzy przypadkowe tarcze. I trzy przypadkowe bronie z kamienia. I porozstawiamy je ekwipunku. Miecz też możemy, oprócz tych nowych broni. Co się dzieje? Klikniemy klawisz R, przenosi nas do pasku zwykłego ekwipunku. Jeżeli jeszcze raz klikniemy klawisz R, to wtedy możemy dysponować tylko tym ekwipunkiem. I jak to działa? Otóż trzecia tarcza z trzecim mieczem, druga tarcza z drugą bronią i pierwsza tarcza z pierwszą bronią. I tak zawsze będzie. Oczywiście możemy to sobie przestawiać, żeby jak nam będzie wygodniej. Tarczą prawym przyciskiem blokujemy się. Zobaczcie, mamy staminę, po którym upływie tarcza puszcza. I musimy zwolnić, żeby jeszcze raz trzymać. Bardzo dobry system obrony przed szkieletami na przykład. I tracimy trochę mniej obrażeń. Walą też trochę te miecze, jeżeli są ulepszone. Ja dałem tutaj kamienne, więc nie będzie to takie duże przedsięwzięcie. No dobra, teraz przejdźmy do tych nowych rzeczy i do craftingu. Dobra, a więc przejdźmy do craftingu broni, ale najpierw pokażę wam, jak można zakładać bronie i jakie bronie można gdzie zakładać. Teraz, w tym momencie, na ekranie wyświetliła wam się taka tabeleczka. Co możemy założyć do tego pasku ekwipunku pod... No to wiecie tam, gdzie zakładaliśmy tarcze i miecze i zbroje. No dobra, no to znika. Jeżeli ktoś nie zauważył, cofnijcie sobie, zatrzymajcie. No i teraz przejdźmy do craftingu. Porobimy rzeczy z diamentów. Żeście widzieli tę potęgę. Potęgę. Nigdy nie mogę znaleźć kijków tutaj. To przyłam sobie tak drewno. No niestety znika nam okno szybkiego craftowania. Ale to się chyba wybaczy tej modyfikacji. Dobra, na początku craftujemy taki mace. To się chyba mace nazywa. Tak, diamond mace. Oczywiście on nie ma takiej nazwy, tylko ja mam tu menu items. O, 280, dobra. Dalej craftujemy taki war axe, czyli topór bojowy. I craftujemy sobie jeszcze dzidę. Dzidę musimy skraftować z dwóch rzeczy. Najpierw robimy taki uchwyt, a teraz robimy po prostu samą dzidę. No to co? Przechodzimy teraz może do tarczy. Cięcie. Dobra, tarczę tworzymy na dwa sposoby. Możemy sobie rozrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć drewna. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć skóry. Robimy je w ten sposób. Tak jak i drewnianą. I tak jak i tak diamentowej nie zrobimy. Musimy zrobić o jedno więcej, ponieważ te tarcze są lepsze. Tak samo z żelaza i ze złota. Dobra, nie warto pokazywać, ale dobra, pokażę wam. 3, 4, 5, 6 po jednym. 2, 3, 4, 5, 6. Coś wam mrugnęło, ujawniłem rąbek tajemnicy. No dobra, mamy złoto. No i co z tym możemy zrobić? Bo jak widzicie, w tłumy na items mamy takie różne, prawda? No nic prostszego, mamy 3. 3 tylko do... I barwimy, proszę państwa, barwimy. Wszystkimi barwnikami.
Nie możemy zabarwić tej z drewna, ani tej skórzanej. Ale już możemy oczywiście tą diamentową, weźmy na ten kolor, weźmy ten na jasno, na ten cyan i ten na na jasno szary. Każda tarcza wygląda już inaczej. No, bardzo mi się podoba ten system. Nie wiem jak wam. No i jak już coś tam ujawniłem, rąbek tajemnicy. Proszę, macie łańcuchy i robimy Chain Armor. Możemy sobie zrobić w ten sposób łatwo Chain Armor, który był dotychczas niedostępny i do zrobienia tylko z ognia. No. No i teraz potrzeba nam wełny, bo ja nie wiem jak tutaj wełna działa. Nie ma tutaj wełny chyba w tym przywoływaczu naszym. Dobra. I zabijemy sobie trochę. Ojej. A nie, my możemy ogolić przecież. Nożyczki. Przepraszam, że to tyle czasu zajmuje. Ale chcę zrobić ciekawą rzecz. Chyba muszę tak zrobić, te nożyczki jednak. Dobra. Przełączamy okno na to. Musimy sobie trochę pogolić. Dobra, cicho. I robimy teraz co? Robimy teraz flagi. Leder. Tak, biała flaga. I co z nią możemy zrobić? Oczywiście barwić możemy. Możemy zmieniać jej kolor. Bo w zależności od wełny zrobi nam się inna. Ale barwnikami możemy to wszystko odkręcić. To bardzo fajny efekt daje. No, dziękuję wam. Jeszcze coś miałem chyba wam pokazać. A ten crafting? Nie, no już bez tego craftingu. A więc dziękuję wam za wszystko, za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i motywujcie. Dzięki, pa!